Witam serdecznie na kanale. Ja jestem Arrakis, a to jest 13 odcinek z gry God of War Ascension. W dzisiejszym odcinku ogarniamy oczy Apollona. Zapraszam do oglądania. Zabieramy się za taboret, zrzućmy go na dół. No i teraz sami zeskoczymy na dół. Pięknie. No i mamy kolegów. Pięknie. Elegancko. Thank you.
pięknie, pięknie udało się nie zginąć. Tak więc bierzemy zdrowie. Nie mamy żadnej broni dodatkowej, tak więc weźmiemy sobie maczugę. Może się przydać. Naprawdę może się przydać. I cóż my tutaj mamy? Cholera wie. Dobra, chwytamy sobie naszego tabureta. No i jedziemy. I cóż my tutaj mamy? Mamy skrzynię, mamy skrzynię. Pięknie. I przy okazji jedziemy z piorunem Zeusa. Cudownie. Tak więc wychodzi na to, że wszystkie możliwe gadżety mamy zupgrade'owane na maksa. No i to cieszy. Cóż my tutaj mamy? Możliwość obniżenia promienia pasuje. Tutaj mamy łańcuch. Okej. Pędzimy na drugą stronę. Wbijamy się do góry i mamy kolejną skrzynię. Pięknie. No i drabina. No i drabina. Ładnie. Następne skrzynie mamy. To cieszy, to cieszy. Lecimy. Lecimy na dół. I chwytamy się za łańcuch. Pięknie. Elegancko! Proszę bardzo, pojawiła się drabina. Wchodzimy do góry. Chodzimy do góry, pięknie. Elegancko i jedziemy z Manticorą.
Gdzie ta druga łajza? Tutaj! Pięknie! Jedziemy! Cudownie! Cudownie! Wszyscy przeciwnicy ogarnięci, tak więc sprawdźmy sobie to miejsce w pierwszej kolejności. Cóż ciekawego tutaj znajdziemy? Już niedaleko, Spartiato. W środku znajdziesz oczy prawdy. Te same oczy, które moje matki bezlitośnie wyłupiły Aletii. Aletia powiedziała mi, że moi rodzice chcieli obalić bogów, ale nie mogłem uwierzyć w ten spisek. Wtedy ukazała mi prawdę. Zrozumiałem, że Bóg Wojny ma w planach całkowite zburzenie murów Olimpu. Musiałem ich powstrzymać. Wraz z Aletią próbowaliśmy ostrzec Zeusa, lecz Ares dowiedział się o tym i wysłał moje matki. Mojej ukochanej bezlitośnie wyłupiły oczy. Stała się więźniem we własnej świątyni. Ares i moje matki wiedzieli, że dopóki oczy prawdy są ukryte, ich nikczemny spisek nie wyjdzie na światło dzienne. Wkrótce pragnęli mieć kontrolę nad samymi bogami. Do realizacji tego planu potrzebują z powrotem ciebie. Nie spoczną, dopóki nie wrócisz do Aresa. Ares będzie musiał znaleźć innego sługę. Wierzę, że przywrócisz tu ład. Okej, dostaliśmy trochę loru. Całkiem ciekawego. A tutaj mamy oczy prawdy. Przekazywane z wyroczni na wyrocznię oczy są w stanie przeniknąć mroczną magię furii. Pięknie, pięknie. Latarnia na wyspie Delos. Obejrzyjmy sobie tą latarnię. Z każdej możliwej strony. Tutaj nic nie ma. Pobiegniemy tu. I cóż my tutaj mamy? Nic ciekawego nie mamy. Oprócz kilku skrzyń. Dobra, tego nie potrzebujemy. Potrzebujemy wziąć orby. Bariera Furii. Bariera stworzona mroczną magią Furii blokuje drogę. Elegancko, elegancko. I mamy tak, kolejną skrzynię. Plus zdrowie. No i to cieszy. No i to cieszy. Tutaj mamy karteluchę. Wpis w notatniku Archimedesa. Przysięga złożona Bogu przed siostrami. Biada mi. Zniszczyłem wszystko, czego dokonałem. Elegancko, elegancko. No ale dobra. Mamy wszystko obiegnięte. Mamy wszystko obadane. Więc co my tu cholera musimy teraz zrobić? Dobra, tutaj mamy jeszcze wrota. Obadajmy je. O, proszę bardzo, możemy je otworzyć. Pojawiła się wajcha, tak więc co, no trzeba będzie chwycić wajchę i troszeczkę pokręcić. Jedziemy.
Ojojojojojojoj, nie tak szybko, nie tak szybko. Bariera zdjęta, więc postawimy tutaj naszego klona i lecimy przywitać się z portalem. Wyzwanie Archimedesa. Okej. No i proszę bardzo, mamy karteluchę. Wpis w notatniku Archimedesa. Widziałem to. Oczy będą naszą zgubą. Dopilnuję, by nikt do nich nie dotarł. Elegancko. Elegancko. No i dobra, mamy kolejne skrzynie. Skoro są to, oczywiście opróżniamy. I lecimy dalej. Dobra, nic ciekawego tutaj nie ma. Podlecimy w to miejsce i chwytamy za wrota. Posąg zjechał na dół, tak więc pędzimy po gały wyroczni. Pięknie, pięknie. Oczy prawdy. Przekazywane z wyroczni na wyrocznię oczy są w stanie przeniknąć mroczną magię furii. Elegancko! No i dobra, co się dzieje? Okej, okay. Zjechaliśmy gdzieś niżej, tutaj trzeba coś zrobić. L2 i kółeczko. Pasuje. Mamy uchwyt, no to jedziemy. No i co? Dobra, takie buty.
pięknie. Pięknie, naprawdę pięknie. Jedziemy. Okej, kolejna faza. Uruchomiły się płomienie. Jedziemy, jedziemy dalej. Gały wyroczni. Ciągniemy za uchwyt. Kogo teraz dostaniemy? O, tego gagatka. Pięknie,
zarżnięty. Ho, dzień dobry! Elegancko i co teraz? Co teraz? Czyżby trzeba było uruchomić gały? Gały miałeś, kolego, uruchomić. Ej, no co jest? No. Pędzimy dalej. Moi drodzy, i w tym miejscu zakończymy sobie nasz dzisiejszy odcinek. Wielkie dzięki za to, że dotrwaliście do końca. Wielkie dzięki za to, że gramy tutaj wspólnie razem. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. Tymczasem trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!